Cześć, cześć kochani, Marek Malec z tej strony, z bezpan.pl. Jesteśmy tutaj u Mariusza, cześć. W ogrodzie, w Lutyni koło Wrocławia. Bardzo blisko, tu w zasadzie się niedaleko dopiero tablica skończyła, że jest koniec Wrocławia. Przywiozłem akurat Mariuszowi trochę roślin z wyprzedaży, bo akurat sobie domówił, bo jak ktoś jest za pół ceny, to szkoda nie wziąć przecież. I nie jest za dużo. Nigdy nie jest za dużo, właśnie palmiarzowi nigdy nie jest za dużo. Już mówimy, że trzeba dokupić chyba drugi ogród albo coś, bo zaraz zobaczycie, ile tutaj czego rośnie i jak tutaj jest wspaniale. To naprawdę aż serce rośnie, że w taki sposób się zapalmia Polskę, bo no co tu gadać, zaraz obrócimy kamerę i pokażemy wszystko po kolei, co tutaj jest. Niestety była od rana przepiękna pogoda, a teraz zaczyna kropić, może nam się uda jakoś z przerwami albo coś i na pewno damy radę. No to obracamy kamerę. Tutaj najpierw jak wchodzimy do ogrodu, to pojawia się taki gąszcz traw. Tu są widać różnego rodzaju te trawy, bo ta jest inna, o jakie to ostre, tutaj są inne. Tak to wygląda zaraz przy wejściu, jest taka super kępa zielonych traw. Idziemy dalej, tutaj widać będzie ognisko, super miejsce, a tutaj mamy gunerę, którą Mariusz mówił, że posadził 1,5 miesiąca temu i była mała. Miała tylko 3 listki, dosłownie takiej wielkości. 3 listki takie malutkie, patrzcie. Mariusz nawet mówił, miesiąca. Bo nie do końca wiedział, co to jest. Mówi, a se posadzę do doniczki. Miała być w donicy. No, w donicy. A ona może mieć te liście po kilka metrów. Po prostu szok. Tutaj jakie fajne nasadzenia to są. W ogóle nie wiem, co to jest. Ty wiesz, co to są? Takie jakieś na skalniak coś, tak, nie? Tak, to są płożaki. Takie, żeby za duże nie rosły. A tutaj mamy brzozę. Co najciekawsze, się o tą brzozę za samolot nie rozbił, bo wiesz, że się rozbije. Ta brzozka ma tylko 2 lata, no. Sama się zasiała tutaj. A wiesz, że o brzozy się samoloty rozbijają, a ty mieszkasz blisko lotniska. No. Bardzo niedobrze. To jest 2-letnie drzewko. Nieźle zasuwa. Sama się zasiała i tak rośnie sobie. A tutaj proszę bardzo. Zaczynamy. Daktylowiec, wchodzimy w tropiki. Felix canariensis, patrzcie, on ma pień chyba 70-80 cm. Na początku jak przyjechał, to od razu dostał strzała, bo pamiętacie jaka była wiosna? W pierwszych dniach dostał minus 7. Jak został wkopany tylko do gruntu, także od razu przyszła niespodzianka. W Hiszpanii miał 20 parę, tu dostał minus 7 i zauważcie, że kompletnie nic mu się nie stało po minus 7 stopniach. Mariusz, jak one zaczęły, coraz dłużej tu był, to oczywiście ukorzeniał się, to była zmiana otoczenia, kilka liści wyciąłeś, nie? Tych tak, wierzchni. Tak, tak, tych dolnych. No. Zaczęły usychać. Zaczęły usychać. Normalna rzecz. Pamiętajcie, nie panikujemy, bo to jest normalne. Jeżeli liście usychają w roślinie, która jest świeżo posadzona, gdyby roślina rosła, nie wiem, gdzieś 20 lat i zaczęły jej liście usychać bez powodu, to znaczy, że coś jest nie tak. W sumie ja na początku też byłem bardzo wystraszony, ale jak zobaczyłem, że wypuszcza właśnie nowe. Patrzcie, to chyba nowe. Czekaj, ja odsunę przy te. Te tak, wszystkie liście, tak, to są zobaczcie. Wszystko nowiutkie liście. Wszystko są nowe liście. Ale to wygląda. No, pamiętaj Mariusz, że my tu przyjedziemy sprawdzić po zimie, czy żeś dobrze to wszystko zabezpieczył. Tak, tak, tak. Lecimy dalej. Tu mamy Trytrinax campestris, który rośnie tu od zeszłego roku. Kupiony w tamtym roku na wyprzedaży. Na wyprzedaży. Posadzony w październiku. Posadzony w październiku. Zobaczcie, jak Trytrinax pięknie wygląda. Niedoceniana palma, a jest bardzo, bardzo silna. Nic kompletnie jej nie było, nie? Nie. Nic się z nią nie, nie działo. Była nawet okrywana, mimo nie, że wkopana w październiku. Tak. Po kolei lecimy. Strasznie tu dużo jest tych roślin, także film będzie miał około 12 godzin, więc na pewno będzie w częściach. Wszystkich palm jest około 25, chyba o, nawet sami. Proszę bardzo. To jest w tym roku kupiona Yucca rostrata, nie? Tak. Nie wiem, czy słabe już mamy światło. Ile z miesiąc temu? Miesiąc temu. Miesiąc, już ma pnia, tak mniej więcej chyba z 20 cm, tak. Nie? I z tego co Mariusz mówi, pięknie się rozłożyła, wypuszcza no bardzo licznie. Dużo, bardzo tutaj. Dużo nowych liści. Wszystko nowiuteńkie liście. To wszystko co tutaj jest, to są nowiusieńkie liście. O. Dalej lecimy po kolei, mamy Trachycarpus wagnerianus. Ten jest kiedy posadzony? Też w tym roku na wiosnę. Też w tym roku na wiosnę. Wypuszczał jakieś liście? Tak, oczywiście cały czas. Ale to sztywne. Jest nowy, to jest nowy, to jest nowy, to i tutaj idą. Czyli o 4-5 liści, tak. Nie? Mniej więcej. Tak, od wiosny.
Tu mamy następny Trachycarpus wagnerianus. Zobaczcie, jaki gruby pień. Specjalnie Mariusz sobie w zeszłym roku zamówił i ja mu taki gruby znalazłem. Wystarczy wcześniej zarezerwować i później są takie bardzo fajne efekty. Rośnie drugi gruby braciszek. O właśnie, zaraz do niego dojdziemy. Tak wygląda wagnerianus, oczywiście rośnie, też. Nic mu się nie dzieje. Tutaj to w ogóle ciężko odgiąć. No, same świeżaki. Tak. Elegancko. Lecimy dalej. To jest trachykarpus, który był, jak mówiłeś, w zeszłym roku, tak? W tamtym roku posadzony, tak. I tak jak razem mówiliście, o, tu przedstawiam. Tak jak mówiliście, miały być tylko dwa, nie? Na wejściu do... Pierwsze to były te. A, pierwszy dwa. Był ten. Tak, tak, czyli miał być taki i miał być tutaj drugi. Przybliżymy taki. Te tak. Dwa to miały być takie dwie palmy, wychodząc z domu, żeby było przed... I to miało być tyle. Wiadomo, nie? Dwie palmy i każdemu tak. Wystarczy. A potem palma odbiła. Później, proszę, pojawiły się te. Tak. W zeszłym roku ten trachykarpus i ten trachykarpus. No i one sobie tu stały zeszłą zimę, tak. Nic tu nie okrywałeś, nie? Nie, nic. I tamten też tam. Zaraz podejdziemy też do tamtego. Także nic, nic tu... nie było okrywane, nic. Praktycznie mówiąc, to wszystko to są tegoroczne liście. No, no. Elegancko. Piękne, zieleniutkie. To jest też tegoroczne. Tutaj mamy drugą Jukę Rostratę. Też kupiona w tym roku, nie? Tak, to jest razem z ten sam rozmiar był, nie? Żeby były mniej więcej równe. W tym samym patrzcie, jakie sadzone. Piękne niebieskie. Wszystko się pięknie porozkładało od wiosny. I tak samo. Aukuje. Cały czas wypuszcza świeże, nowiutkie liście. Tak jest. Piękna, cudnie. Niebieska. Rostraty są przepiękne, każdemu polecam. Co my tutaj następny mamy dalej? Następny wagnerianus, to tegoroczny. Tak. Razem sadzony z tamtym. Braciszek. To jest wagnerianus. Te wagnerianusy małe pochodzą z tej samej plantacji, co Trachycarpus Fortunei Deluxe. Ja byłem tam w tym roku dzisiaj, oni mi nie chcieli powiedzieć, co oni robią, znaczy coś mi mówili, ale powiedzieli mi, że nie pozwolą mi nagrać filmu, żeby ktoś gdzieś nie zobaczył w necie, dlatego że to jest ich patent, tak, jakiś, odnośnie wykopywania, przesadzania, mają swoje metody. Trachycarpus wagnerianus, lecimy dalej, tutaj będzie jakaś rabata też, taka piękna. Tutaj mamy jubea posadzona. W tym roku. Tak, wiosna. Jubea posadzona w roku. Normalnie zaczęła wypuszczać piękne liście. Jeden, drugi. I nagle teraz, prawdopodobnie z bardzo dużych opadów, coś zaczęło się dziać. To oczywiście nie jest jeszcze nic takiego, co może je zaszkodzić, ale tu proponowałbym, żebyś jeszcze też obsikał jakimś toksinem albo coś przeciwko grzybowi, żebym na wszelki wypadek, tak? Mhm. Tutaj mamy karłatkę, która sobie rośnie też od zeszłego roku, nie? Też sadzona w tamtym roku. Tutaj mamy juki, tutaj mamy następną karłatkę, tutaj mamy znowu taką jukę, wariegatę, mieszankę. To jest chyba glorioza, nie? Tak. Glorioza wariegata. Tutaj mamy znowu karłatkę i znowu gloriozę wariegatę. Niesamowicie to wygląda, fajne takie połączenie. Raz to. Tutaj też ciekawa historia. Mariusz kupił trachykarpusa gdzieś na wyprzedaży. Ktoś chciał go, że tak powiem, już prawie wyrzucić, można powiedzieć. Tak. Patrzcie, jaki pień, tu jest cieniutki. To jest tak cienki pień, że można go objąć dwoma rękami. Dosłownie, można objąć. Jeszcze z luzem. To jest prawdopodobnie, jak już mówiliśmy, trachykarpus przywieziony z Chin, bo kilka lat temu kilka osób w Polsce sprowadziło z Chin takie trachykarpusy i zobaczcie, jak one strasznie długo się zbierają. Mariusz musiał obciąć masę liści. Praktycznie wszystkie liście zostały obcięte. A były bardzo długie, takie wybujałe. Tak, nie? Posadzony został w tamtym roku w listopadzie. Mhm. W listopadzie tamtego roku został, po prostu był kupiony na zasadzie, umierał tam. No. Aż mi się go po prostu szkoda zrobiła. Często tak ludzie kupują, że coś... Po prostu przy wiezieniu doniczka, oczywiście piękna, duża. Mhm. Po wyjęciu z doniczki okazało się, co? Nie ma korzeni. No właśnie. Dostał od listopada, dostał 3 butelki palmbustera. No właśnie, ale zobaczcie teraz... Wszystkie liście zostały praktycznie ścięte, ze starych liści został tylko ten. I
tutaj zaczął ładnie puszczać wszystkie nowe liście. Zobaczcie teraz, wróćmy jeszcze do tego braku korzeni, tak? Bardzo dużo ludzi zaczyna w tej chwili właśnie sprzedawać tak zwany rootball, że wykopują na przykład z Francji, z Hiszpanii czy coś i nawet to robią Holendrzy i mówią, nie, to jest dobrze, to one się ukorzenią. Tak, one się ukorzenią, ale ile to czasu będzie trwało, ile one będą się męczyć. Tak naprawdę miesiąc temu zaczął wypuszczać normalnie liście. Tak, po roku czasu. I zobaczcie, i tych liści ma 2-3 swoje, a reszta to są te stare jeszcze, nie? Także naprawdę nie kupujcie takich roślin. Ja wiem, że one są bardzo tanie, że one kuszą. Nie mówię konkretnie o tej, którą Mariusz kupił gdzieś tam za bezcen, gdzieś tam na wyprzedaży. Mówię ogólnie, że ludzie... Tak, że, ale jest tak, że przyjeżdżasz gdzieś do kogoś i ktoś ma 50 roślin w workach jutowych albo w czymś i one są bez korzeni. Jeżeli chcecie kupić taką roślinę, to zobaczcie, jaki jest efekt. A może się okazać, że przyjdzie bardzo mroźna zima. Ta roślina od wiosny nawet się nie odbuduje do tej zimy. Odżył 3 butelki pan Boostera. No właśnie. Tak, czyli tutaj następne co jest. Ale mówię, że po pan Boosterze widziałeś, jakie korzenie piękne poszły. Tak, w tym momencie on miał odsłaniane korzenie miesiąc temu. Korzenie dochodzą gdzieś tutaj dotąd. No właśnie, zasługa pan Boostera. Korzenie to tak jak go wkopałem, to miał tyle korzenia. Po pan Boosterze. Także no dobrze się zastanówcie, jeżeli chcecie kupić roślinę bez korzeni, pamiętajcie, że Polska to nie jest Hiszpania, bo gdyby to była Hiszpania, rzeczywiście posadzisz, przyjdzie zima mu i tak nic nie zrobi, bo jest ciepło, ale u nas tak nie jest. U nas potrafi przyjść minus 10, minus 15, może minus 20 stopni. I jak on, zima była delikatna. Tak, i jak on będzie nieukorzeniony, to on nie ma żadnych szans, no po prostu nie ma żadnych szans. On w sumie i tak nie miał szans przeżyć tam na tej plantacji. No właśnie, także... Mariusz go wziął. I uratowo. A tutaj jeszcze mamy kolejną karłatkę. Ta sobie rośnie w donicy. Powiedz mi, co robisz z tymi, co są w donicach? Wiesz co, szczerze mówiąc, mam ją dopiero tydzień, dostałem ją na urodziny. Aha, ale dlatego jest w donicy, że jeszcze jej nie posadziłeś. Jeszcze nie posadziłem. Aha, myślałem, że to jest roślina, sadzisz, a część... Po prostu miałem wolną doniczkę, to ją tak postawiłem na razie. Jeszcze nie wiem, czy ją będę sadził, czy ją nie będę sadził. Kapuję. Tutaj mamy jeszcze w doniczce banany. Jest jeden banan. Tutaj mamy, co to jest? To jest Vasin. Jeszcze raz? Trachycarpus Vasin. Vincent, przepraszam. Tak jest. Tu mamy Vincent. To jest też Vincent. Też Vincent. To jest Trachycarpus Bulgaria. Tu mamy z Bułgara. I to jest też Vincent. I to jest znowu Vincent. Będziemy, wszystkie od ciebie. Będziemy do Mariusza przyjeżdżać i sprawdzać, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście Vincent jest takim demonem wzrostu. Na razie różnicy nie ma, bo no, wiadomo, pierwszy rok świeżo posadzone. Zobaczymy za 2-3 lata, co się będzie z nimi dziać. Będziesz się przesadzał? W sensie do ziemi? Do gruntu? Na tą zimę na pewno nie. Nie, chodzi mi docelowo. Tak. No, docelowo. Tak, docelowo idą do gruntu. Wszystko idzie do gruntu. Nie ma, że boli. Od sąsiada trzeba odkupić ogródek. Nie ma problemu. Palmiarstwo jest, mówiłem wam, jak hazard. Jak się kupuje, to jak palma odbije, nie, to tak idzie, nie idzie przestać. Okej. Dobra, skończymy pierwszą część i zaraz będzie druga część. Trzymajcie się, hej.